Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 86. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 55, wersety od 2 do 12. Boże, nakłoń ucha na moją modlitwę i nie odwracaj się od mojej prośby. Zwróć się ku mnie i wysłuchaj mnie. Szamocę się w moim ucisku, jęczę na głos nieprzyjaciela, na wołanie grzesznika, bo sprowadzają na mnie niedole i napastują mnie w gniewie. Drży we mnie moje serce i ogarnia mnie lęk śmiertelny. Przychodzą na mnie strach i drżenie i przerażenie mną owłada. I mówię sobie, gdybym miał skrzydła jak gołąb, to bym uleciał i spoczął. Oto bym uszedł daleko, zamieszkał na pustyni. Prędko bym wyszukał sobie schronienie od szalejącej wichury, od burzy. O Panie, rozprosz, rozdziel ich język, bo widzę przemoc i niezgodę w mieście. W dzień i w noc krążą po jego murach, a złość i ucisk są w jego środku. Pośrodku niego jest zagłada, a z jego placu nie znika krzywda i podstęp. Trzy ostatnie rozdziały Księgi Sędziów od 19 do XXI opowiadają jedną z najbardziej niepokojących i tragicznych historii w Biblii. Ukazują one głęboki moralny i społeczny rozkład w Izraelu pod koniec okresu sędziów. Historia ta kończy się refleksją nad stanem moralnym Izraela. W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił, co uważał za słuszne. Ta opowieść ukazuje nie tylko moralny upadek, ale także głębokie podziały wewnętrzne i brak jedności wśród pokoleń Izraela, co stanowi punkt kontrastu do wcześniejszych zwycięstw i sukcesów, kiedy lud był zjednoczony i wierny Bogu. W owych dniach nie było wówczas króla w Izraelu. Pewien mąż Lewita, mieszkający u stóp góry Efraima, wziął sobie za drugorzędną żonę kobietę z Betlejem Judzkiego. Żona go zdradziła i udała się do domu swego ojca w Betlejem Judzkim. Tam przebywała przez cztery miesiące. Udał się więc jej mąż do niej, aby przekonać ją i sprowadzić z powrotem do siebie. Miał ze sobą swego sługę i parę osłów. Zaprowadziła więc go żona do domu swego ojca. Ojciec młodej kobiety, ujrzawszy go, bardzo się uradował z jego odwiedzin. Teść jego, ojciec młodej kobiety, zatrzymał go, tak że pozostał u niego przez trzy dni, jedząc, pijąc i nocując tam. Dnia czwartego wstali wcześnie i Lewita przygotowywał się do odjazdu. Ale ojciec owej młodej kobiety rzekł do swego zięcia – posil się kawałkiem chleba, po czym wyruszycie. Gdy zasiedli do stołu i posilali się obaj razem i pili, ojciec młodej kobiety rzekł do jej męża: Zostań, proszę, jeszcze przez noc, a niech serce twoje się raduje. Gdy człowiek ten mimo to wstał, chcąc przecież wybrać się w drogę, teść przymusił go tak, że pozostał tam jeszcze jedną noc. Dnia piątego wstał znów bardzo wcześnie, chcąc wyruszyć w drogę. I znów ojciec młodej kobiety powiedział do niego: Posil się przedtem, proszę Cię. I zwlekali aż do schyłku dnia biesiadując we dwóch. I wstał ów mąż, aby udać się w drogę wraz ze swą żoną i sługą. Gdy teść ojciec młodej kobiety rzekł do niego: Oto dzień się nachylił już ku wieczorowi. Pozostań więc na noc tutaj, a niech serce twoje się raduje. Jutro wczesnym rankiem wyprawicie się w drogę i udasz się do swego domu. Lecz człowiek ten odmówił pozostania na noc. Ruszył w drogę i przybył aż do Jebus, to jest Jerozolimy. Miał ze sobą dwa osły objuczone oraz swoją żonę i sługę. Gdy mijali Jebus, a dzień się już bardzo nachylił, rzekł sługa do swego pana: Chodź proszę, a skręcimy do tego miasta Jebusytów i przenocujemy w nim. Lecz jego pan dał mu taką odpowiedź. Nie skręcajmy do miasta cudzoziemców niepochodzących z rodu Izraela, ale idźmy aż do Gibea. Nadto rzekł jeszcze do swego sługi: Jedźmy i starajmy się dotrzeć do jednej z tych miejscowości, aby przenocować do Gibea albo do Rama. Ruszyli więc dalej. Tymczasem słońce im zaszło przed Gibea, które należy do pokolenia Benjamina. Skręcili więc tam, aby przenocować w Gibea. Lewita, wszedłszy do miasta, zatrzymał się na placu, gdyż nie było nikogo, kto by ich przyjął do domu i udzielił noclegu. Tymczasem pewien starzec wracał wieczorem ze swojej pracy w polu. Człowiek ten pochodził z góry Efraima i w Gibea był przybyszem, gdyż mieszkańcy tego miasta byli benjaminitami. Podniósł oczy i zauważył podróżnego na placu. Dokąd idziesz i skąd przybyłeś? zapytał go starzec. Ten odparł, wracamy z Betlejem Judzkiego w stronę góry Efraima, skąd pochodzę. Odwiedziłem Betlejem Judzkie, a teraz wracam do domu i nie mam nikogo, kto by mnie przyjął pod dach. Mamy słomę i żywność dla naszych osłów oraz chleb i wino dla siebie, dla twojej służebnicy i dla tego młodego człowieka, który idzie z twoim sługą. Nie brak mi niczego. Bądź spokojny, rzekł starzec. Pozwól mi zaradzić wszystkim Twoim potrzebom, ale nie spędzaj nocy na ulicy. Przyprowadził go więc do swego domu, osłom dał obrok, po czym umyli nogi, jedli i pili. Tymczasem, gdy oni rozweselali swoje serca, przewrotni mężowie tego miasta otoczyli dom, a kołacząc we drzwi, rzekli do starca, gospodarza owego domu: Wyprowadź męża, który przekroczył próg Twego domu, chcemy z nim obcować. Człowiek ów, gospodarz domu, wyszedłszy do nich, rzekł im Nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, albowiem człowiek ten wszedł do mego domu nie popełniajcie tego bezeceństwa. Oto jest tu córka moja, dziewica oraz jego żona. Wyprowadzę je zaraz, obcujcie z nimi i róbcie, co wam się wyda słuszne, tylko mężowi temu nie czyńcie tego bezeceństwa. Mężowie ci nie chcieli go usłuchać. Człowiek ten zatem, zabrawszy swoją żonę, wyprowadził ją na zewnątrz. A oni z nią obcowali i dopuszczali się na niej gwałtu przez całą noc aż do świtu. Puścili ją wolno dopiero wtedy, gdy wschodziła zorza. Kobieta owa, wracając o świcie, upadła u drzwi owego męża, gdzie był jej pan, i pozostała tam aż do chwili, gdy poczęło dnieć. Pan jej, wstawszy rano, otworzył drzwi domu i wyszedł, chcąc wyruszyć w dalszą drogę. I ujrzał kobietę, swoją żonę, leżącą u drzwi domu, z rękami na progu. Wstań, a pojedziemy, rzekł do niej, lecz ona nic nie odpowiadała. Usadowiwszy ją, przeto na ośle, zabrał się ów człowiek i wracał do swego domu. Przybywszy do domu, Wziął nóż i zdjąwszy żonę swoją, rozciął ją wraz z kośćmi na dwanaście sztuk i rozesłał po wszystkich granicach izraelskich. Wysłańcom swoim dał następujące polecenie: Czy kiedykolwiek widziano podobną rzecz, począwszy od dnia, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego? Zastanówcie się nad tym, naradźcie się i wypowiedzcie. A każdy, który to zobaczył, mówił. Nigdy podobnej rzeczy nie było i nie widziano, od kiedy Izraelici opuścili Egipt, aż do dnia dzisiejszego. Wtedy wyszli wszyscy Izraelici i jak jeden mąż zgromadzili się od Dan aż do Berszeby er wraz z krainą Gilead przed Panem w Mispa. Przywódcy całego narodu, wszystkie pokolenia Izraela brały udział w zebraniu ludu Bożego. A było ich 400 tysięcy mężów pieszych, dobywających miecza. Beniaminici usłyszeli, że Izraelici zebrali się w mispa. Rzekli wówczas Izraelici, Opowiedzcie nam, jak dokonano tej zbrodni. Wówczas Lewita, małżonek owej zamordowanej kobiety, zabrał głos mówiąc: Przybyłem z moją żoną do Gibea, które należy do pokolenia Beniamina, aby tam spędzić noc. Mężowie z Gibea wystąpili przeciwko mnie i w nocy otoczyli dom, w którym przebywałem, z zamiarem pozbawienia mnie życia. Żonę moją tak zgwałcili, że umarła. Zabrałem więc moją żonę, rozciąłem na kawałki, które porozsyłałem do wszystkich dzielnic dziedzictwa izraelskiego. Popełniono bowiem bezeceństwo w Izraelu. Wszyscy zebrani tu Izraelici naradźcie się i już tutaj poweźmijcie postanowienie. Wystąpili wszyscy jednomyślnie, mówiąc, nikt z nas nie odejdzie do swego namiotu ani nie uda się do domu. A oto teraz tak postąpimy z miastem Gibea. Los jego jest przesądzony. Z każdego pokolenia Izraela wybierzemy po dziesięciu mężów ze stu, po stu z tysiąca, i tysiąc z dziesięciu tysięcy. Będą się troszczyć o żywność dla wojska, które wyruszy pomścić na Gibea w pokoleniu Benjamina bezeceństwo, którego się dopuszczono w Izraelu. Tak zebrali się przeciwko temu miastu wszyscy ludzie izraelscy, jak jeden mąż. Pokolenia izraelskie porozsyłały posłów do wszystkich benjaminitów, aby im obwieścić: Cóż to za zbrodnie popełniono między Wami? Wydajcie teraz tych mężów przewrotnych z Gibea, abyśmy ich zgładzili i tak usunęli zło z Izraela. Ale Benjaminici nie chcieli słuchać głosu swych braci, Izraelitów. Co więcej, Benjaminici poopuszczali swoje osiedla, zgromadzili się w Gibea, aby ruszyć na Izraelitów. Tego dnia naliczono Benjaminitów przybyłych ze swoich osiedli dwadzieścia tysięcy mężów dobywających miecza nie licząc mieszkańców Gibea, których liczba wynosiła 700 mężów. W całym tym wojsku było 700 mężów wyborowych, którzy nie używali w boju prawej ręki, a każdy z nich ciskał z procy kamieniem tak celnie, że ani o włos nie chybił. Mężów zaś izraelskich naliczono, wyjąwszy beniaminitów, 400 tysięcy dobywających miecza, samych wojowników powstali więc i poszli do Betel, aby zasięgnąć rady u Boga. Tam mówili Izraelici: Który z nas najpierw wystąpi do boju z benjaminitami? Juda wystąpi pierwszy, odpowiedział pan. O świcie wyruszyli Izraelici w drogę i rozbili obóz naprzeciw Gibea. Potem Izraelici, ustawiwszy szyki przeciw benjaminitom, stanęli gotowi do boju przeciw Gibea. Lecz Beniaminici wypadli z Gibea i dnia tego porazili dwadzieścia dwa tysiące Izraelitów. Wtedy Izraelici poszli do Betel i płacząc przed Panem aż do wieczora, pytali się Pana, mówiąc: Czyż mamy dalej walczyć z Beniaminitami, braćmi naszymi? Pan im odpowiedział ponownie: Wystąpcie przeciwko nim. Wzmocniwszy się, mężowie izraelscy uformowali szyki do boju na tym samym miejscu, gdzie walczyli dnia poprzedniego. I drugiego dnia napadli Izraelici na Benjaminitów, a Benjaminici wypadłszy z Gibea, i tym razem porazili spośród Izraelitów osiemnaście tysięcy wszystkich dobywających miecza. Wówczas wszyscy Izraelici i cały lud udali się do Betel, gdzie płacząc trwali przed Panem i dnia tego pościli aż do wieczora, składając ofiary całopalne i ofiary biesiadne przed obliczem Pana. Następnie pytali się Izraelici Pana. Była tam bowiem wówczas arka przymierza Boga, którą w tym czasie obsługiwał Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, mówiąc: Czyż jeszcze mamy wyruszyć do walki z potomkami Beniamina, braćmi naszymi? Czy też mamy jej zaniechać? Odpowiedział im na to pan: Idźcie, jutro bowiem wydam ich w wasze ręce. Wówczas Izrael przygotował zasadzki, zewsząd do koła Gibea. Trzeciego dnia wystąpili Izraelici do walki z benjaminitami i podobnie jak pierwszy i drugi raz ustawili szyki naprzeciw Gibea. Benjaminici wyszli naprzeciw wojska i pozwolili odciągnąć się od miasta gdzie zaczęli kłaść trupem wojowników, jak za pierwszym i drugim razem, po drogach, z których jedna prowadziła do Betel, a druga do Gibea, i po polach, tak że zabili około trzydziestu Izraelitów. Mówili zaś Beniaminici do siebie, i tym razem poniosą klęskę, jak poprzednio. Izraelici zaś mówili, Uciekajmy, a odciągniemy ich daleko od miasta na drogi. I wtedy, podczas gdy trzon wojska izraelskiego uszykował się w Baal Tamar, zaczajone wojska izraelskie wyszły z ukrycia, mianowicie z równiny Gibea. Dziesięć tysięcy wyborowych wojowników z całego Izraela stanęło naprzeciw Gibea. Była to bitwa zażarta. Beniaminici zaś nie spodziewali się, że miało ich spotkać to nieszczęście. Oto tak poraził pan Beniaminitów wobec Izraela. Dnia tego Izraelici zabili 25 tysięcy stu z pokolenia Beniamina, wszystkich dobywających miecza. Wtedy benjaminici ujrzeli swoją klęskę. Mężowie bowiem izraelscy cofali się na placu boju przed Benjaminem, licząc na zasadzkę uczynioną pod Gibea. Tymczasem wypadli ci poukrywani w zasadce. uderzyli na Gibea i wpadłszy do środka. Pozabijali ostrzem miecza wszystkich przebywających w mieście. Mężowie bowiem izraelscy umówili się z tymi, którzy byli ukryci w zasadzce, że mieli oni z miasta wypuścić dym jako znak. Wtedy to mężowie izraelscy cofnęli się podczas walki. Beniamin zaś położył trupem z Izraela do trzydziestu ludzi, mówiąc do siebie. Naprawdę doznają od nas wielkiej klęski jak w poprzedniej bitwie. Lecz gdy słup dymu zaczął się unosić z miasta jako znak, Benjamin się obrócił i zobaczył, a oto płomienie z całego miasta wznoszą się ku niebu. Mężowie izraelscy natarli teraz, a mężowie z Benjamina przerazili się, widząc, że spadło na nich wielkie nieszczęście. Poczęli więc uciekać przed mężami izraelskimi drogą ku pustyni, lecz wojownicy ich dognali. Także ci, co wybiegli z miasta, kładli ich trupem, wciągnąwszy do środka. Okrążali więc pokolenie Benjamina, ścigali je ustawicznie i pokonali przed Gibea od strony wschodu słońca. Wtedy poległo z pokolenia Benjamina osiemnaście tysięcy mężów, mężów walecznych. Z tych zaś, którzy uciekali w kierunku pustyni, ku skale Rimmon, zabili na drogach pięć tysięcy mężów. Dopędzili następnie tych koło Gideom, gdzie znów zabito ich około dwóch tysięcy. Wszystkich z Benjamina poległo tego dnia dwadzieścia pięć tysięcy mężów dobywających miecza. Byli to wszyscy mężowie waleczni. Tylko sześciuset mężów mogło się schronić na pustyni na skalę Rimmon, gdzie pozostawali przez cztery miesiące. Potem mężowie izraelscy powrócili do Benjaminitów w mieście. Wybili ostrze miecza i mężczyzn i bydło i wszystko, co znaleźli. Spalili też wszystkie pozostałe miejscowości, jakie napotkali. Mężowie izraelscy złożyli w Mispa taką przysięgę: Nikt z nas nie da beniaminicie córki za żonę. Udał się więc lud do Betel, gdzie trwał przed Bogiem aż do wieczora, podnosząc lament i zalewając się gorzkimi łzami. Mówili: Panie, Boże Izraela, Dlaczego zdarzyło się to w Izraelu, że dzisiaj ubyło w nim jedno pokolenie? Nazajutrz lud wstał i zbudował tam ołtarz, na którym złożył całopalenia i ofiary biesiadne. Następnie rzekli Izraelici: Które ze wszystkich pokoleń izraelskich nie przybyło na zgromadzenie przed Panem? Związano się bowiem uroczystą przysięgą przeciwko temu, kto nie przybędzie do Pana w Mispa w słowach: Śmierć poniesie Izraelici żałowali Beniamina, brata swego, i mówili: Odcięte zostało dzisiaj jedno pokolenie od Izraela. Co uczynimy, aby pozostałym dostarczyć kobiet, gdyż my związani jesteśmy przysięgą wobec Pana, że nie damy im córek naszych za żony? Rzekli wówczas: Które to z pokoleń izraelskich nie przybyło do Pana w Mispa? Stwierdzono, że oto z Jabesz w Gileadzie nikt nie przybył do obozu na zebranie. Gdy bowiem przeliczono lud, stwierdzono, że nie było tam nikogo z mieszkańców Jabesz w Gileadzie. Zgromadzenie więc wysłało tam dwanaście tysięcy walecznych mężów, nakazując im: Idźcie, a pobijcie mieszkańców Jabesz w Gileadzie ostrzem miecza, także kobiety i dzieci. W ten sposób postąpicie. Obłożycie klątwą każdego mężczyznę i każdą kobietę, która obcowała z mężczyzną. I znaleźli wśród mieszkańców Jabesz w Gileadzie 400 młodych dziewic, które nie obcowały z mężczyznami i przyprowadzili je do obozu w Shilo, znajdującego się w ziemi Kanaan. Następnie całe zgromadzenie wysłało przedstawicieli do synów Beniamina zebranych na skalę Rimmon, aby oznajmili im pokój. Wówczas wrócili Benjaminici... I dano im za żony zachowane przy życiu kobiety z Jabesz w Gileadzie, lecz nie było ich dosyć dla wszystkich. A lud litował się nad Beniaminem, że pan uczynił wyrwę w pokoleniach izraelskich. Rzekli więc starsi zgromadzenia: Co uczynimy, aby sprowadzić żony dla tych, którzy pozostali, gdyż zgładzone zostały kobiety w pokoleniu Beniamina? Nadto powiedzieli: jak zachować resztę Beniamina, aby pokolenie nie uległo zagładzie w Izraelu? My jednak nie możemy im dać córek naszych za żony. Przysięgli to bowiem Izraelici. Niech będzie przeklęty, kto da żonę Beniaminicie. Rzekli. Oto co roku jest święto pańskie w Silo. Leży ono na północ od betel, na wschód od drogi wiodącej z Betel do Sychem, a na południe od Lebony. Nakazali więc Beniaminitom, co następuje. Idźcie, a zróbcie zasadzkę w winnicach. Wypatrujcie, gdy córki Shiloh pójdą gromadnie do tańca. Wyszedłszy z winnic, niech każdy uprowadzi dla siebie żonę spośród córek Shiloh, a potem wracajcie do ziemi Beniamina. A gdy ojcowie ich lub bracia przyjdą do nas ze skargą, powiemy im Zmiłujcie się nad nimi, bo nie zdobyliśmy dla każdego z nich żony na wojnie, a wy im ich też nie daliście, bo wtedy byście byli winni. Beniaminici tak uczynili i z tych, co tańczyły, uprowadzili sobie żony odpowiednio do swej liczby. Następnie odeszli, wrócili na swoje dziedzictwo, a zbudowawszy miasta, mieszkali w nich. Wówczas rozeszli się stamtąd Izraelici, każdy do swego pokolenia i do swego rodu, a stamtąd każdy na swoje dziedzictwo. W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach. Wydarzenia z Ogrodu Oliwnego w relacji świętego Mateusza, rozdział 26 od wersetu 30 do 46, będą treścią naszej dzisiejszej lektury z Nowego Testamentu. Po odśpiewaniu hymnu. Wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce ze stada. Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Odpowiedział mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam Ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr. Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Podobnie też mówili wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów. Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę. Ale jak ty, niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój jeśli nie może ominąć mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola twoja. Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich były zmorzone snem. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina. I syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia wrog. Do usłyszenia.